To, co właśnie widzicie, to nanoszenie półprzezroczystych map Polski jedna na drugą, zaczynając od powstawania Polski, aż po czasy współczesne. Celem eksperymentu jest odnalezienie tych ziem, które najczęściej były w posiadaniu Polski, czyli będzie to najjaśniejszy obszar na naszej mapie. Na uwagę zasługuje fakt, że ekspansja Polski prawie nigdy nie miała miejsca w kierunku południowo-zachodnim oraz na terenie obecnego obwodu kaliningradzkiego. I tak po nałożeniu wszystkich map widzimy, że obszar, którego szukamy, rozciąga się od Konina, przez Łódź, Kielce, aż po Lublin.